Proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk dał swoje oświadczenie na piśmie. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Klub Konfederacji będzie głosował przeciwko temu projektowi ustawy, choć nie wszyscy z tych samych powodów. Ja przedstawię powody, dla których ja będę głosował przeciwko, nie muszą one odzwierciedlać powodów, dla których wszyscy się nie będą na tą ustawę zgadzać. Prawa autorskie to są tak naprawdę dwie instytucje. To jest z jednej strony uznanie autorstwa, z drugiej strony autorskie prawa majątkowe. I o ile uznanie autorstwa nie budzi wątpliwości, jest to po prostu fakt, że ktoś jest autorem i to należy przyznać. Ten, kto utrzymuje coś innego, przypisuje sobie autorstwo, po prostu posługuje się fałszem, kłamstwem. O tyle majątkowe prawa autorskie to jest w rzeczywistości forma monopolu na powielanie pewnego stanu rzeczy. Te prawa błędnie są nazywane własnością intelektualną. W rzeczywistości nie jest to żadna własność, a kopiowanie nie jest żadną kradzieżą. Jest to w rzeczywistości prawo konkurencyjne wobec własności. Oparte jest na pewnych arbitralnych rozstrzygnięciach, wymusza daleko idące regulacje stanowiące ciągłe źródło zagrożenia dla wolności słowa, czego przykładem jest tak zwana Akta II, dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, którą będziemy wdrażać i do której ten akt zapewne jest już przygrywką. Prawo autorskie to jest dżungla przepisów, bardzo arbitralnych i uznaniowych. Od tych uznaniowych przepisów są arbitralne wyjątki, od tych wyjątków jeszcze bardziej arbitralne wyjątki, a nawet wyjątki od wyjątków, od tamtych wyjątków. Jeśli zagłębimy się chociażby w tą wspomnianą dyrektywę Parlamentu Europejskiego, to tam są takie konstrukcje wielopiętrowych wyjątków. Jest to więc całkowicie nieintuicyjna, uznaniowa konstrukcja, która wymusza daleko idące regulacje i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Właśnie dyrektywa jest przykładem, jak poświęca się wolności obywatelskie, wolność słowa dla zwiększenia zysków koncernów medialnych. Więc ja nie będę popierał niczego, co wzmacnia tą patologię, za jaką uważam obecny system praw autorskich. Ponadto przymus adwokacki, o którym wspominano wcześniej, również uważam, że jest niewłaściwy. Każdy powinien mieć prawo do decydowania, czy chce bronić się sam, czy przy pomocy adwokata. Z tego powodu, znaczy z tego i z innych powodów, Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję, panie pośle.